Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Dzisiaj prawdziwy hit. Najnowsza i najlepsza myszka w ofercie firmy Logitech. Jest to Logitech G502 Proteus Core. Za myszkę taką trzeba na razie zapłacić 349 zł. Jest to kwota dość wysoka, natomiast to co oferuje ta myszka, myślę, że jest warte tych pieniędzy. Ona oczywiście będzie tanieć, tak jak wszystkie produkty premierowe, jest dość droga, ale za jakiś czas zapewne stanie poniżej 300 zł. Póki co przyjrzyjmy się jej funkcjom. Jeśli chodzi o same parametry, ta myszka posiada nowy sensor zaprojektowany przez firmę Logitech. Jest to sensor Delta Zero, sensor z całej rodziny sensorów, ponieważ w myszce Logitech G602, tej bezprzewodowej, którą testowałem ostatnio, też był sensor Delta Zero, ale był to zupełnie inny sensor. Tam wartość maksymalna wynosiła 2500 dpi. Tutaj mamy, uwaga, aż 12000. Jest to sensor laserowy. Myślę, że bardzo mało graczy korzysta z tak wysokich dpi. Ja osobiście bazuję w granicach 2-3000. Natomiast nie chodzi o to, żeby przebijać się kosmicznymi wartościami, tylko żeby ten sensor był jak najbardziej precyzyjny przy takich właśnie średnich wartościach dpi, których używa większość graczy na co dzień. Jeśli chodzi o tą precyzję, powiem wam już w tym momencie na porządku recenzji, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zobaczycie to dalej w testach. Natomiast zobaczmy sobie, co ta myszka jeszcze oferuje. Pod przyciskami głównymi mamy przełączniki potrafiące wytrzymać aż 20 milionów klików. Prawdopodobnie są to przełączniki firmy Omron. Myszka posiada 32-bitowy mikroprocesor, który zapewnia szybkie przetwarzanie danych oraz czas reakcji na poziomie 1 milisekundy, czyli próbkuje z częstotliwością 1000 Hz. Bardzo dobre jest także przyspieszenie tej myszki, które wynosi aż 40G, natomiast śledzenie powierzchni to 300 IPS-ów. Wszystkie parametry tej myszki są świetne. Ten sensor Delta Zero ma też taką funkcję, co zobaczycie w części programowej, że potrafi dostosować geometrię soczewki do powierzchni, po której poruszamy myszkę. Czy jest to podkładka miękka, czy twarda, czy blat stołu, możemy to sobie skonfigurować poprzez oprogramowanie. Sama myszka ma aż 11 przycisków. Przyciski główne, moi drodzy, pracują tak. Chodzą cicho i lekko, nie mam im nic do zarzucenia. Rolka, moi drodzy, tutaj jest naprawdę ciekawa, ponieważ z początku bardzo ciężko mi było się do niej przyzwyczaić. Jest naprawdę masywna, cała wykonana z metalu i jak słyszycie, przewija z takim dość dużym oporem. No i czuć ten jej ciężar na początku przy przewijaniu. Później jak już się przyzwyczajmy, jest po prostu rewelacja. Natomiast ta rolka ma kilka funkcji. Oczywiście przewija w przód i w tył, działa jako przycisk. Działa też, uwaga, na boki, co spotyka się w niektórych myszkach Logitecha, ale generalnie w myszkach tego za często nie spotykamy. Tutaj mamy tą funkcję i jeden tryb przewijania jest właśnie taki skokowy, dokładny. Jeśli sobie odblokujemy, wtedy zobaczcie. Rolka kręci się jak szalona. Jest to bardzo dobre do przewijania długich dokumentów, obszernych stron www. Wtedy wystarczy, że sobie rozkręcimy tą roleczkę i zjeżdżamy dużo, dużo niżej na stronie. Bardzo to się przydaje. Blokujemy znów i mamy w tym trybie podstawowym. Kolejny przycisk jest to zmiana profili. Możemy sobie skonfigurować trzy różne profile. Jak widzicie, diody nam sygnalizują o tym, który mamy profil. Także tutaj możemy sobie zmieniać DPI w locie. Oczywiście te dwa przyciski są programowalne, tak jak i wszystkie. Nie musi to być funkcja DPI, może to być zupełnie coś innego. Zobaczcie, te przyciski są jakby wkomponowane w lewy przycisk myszki. Bardzo fajnie zrobione, takie troszkę kanciate i używa się ich bardzo dobrze. Poniżej mamy kolejne dwa przyciski dodatkowe, wciskane bardzo, bardzo lekko. I tutaj mamy, moi drodzy, prawdziwą rewelację. Przycisk pod kciukiem, pod który domyślnie możemy sobie ustawić zniesienie DPI do minimalnego skoku, czyli powiedzmy maksymalnie mamy 3000 dpi, po drodze mamy jeszcze 4 warianty, najniższe dpi to powiedzmy 800. Gramy w FPS-a, strzelamy szybko, natomiast bierzemy snajperkę, chcemy bardzo dokładnie wycelować w jeden punkt, wtedy wciskamy sobie ten przycisk, dpi obniża nam się momentalnie do tej najniższej ustawionej wartości, możemy wykonać precyzyjny strzał, puszczamy przycisk
i znów mamy maksymalne DPI, to które mieliśmy akurat wybrane. Świetna rzecz, bardzo przydatna dla graczy. No cóż, cała myszka robiona z myślą o graczach. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, o materiały, to jest też, moi drodzy, temat szeroki, ponieważ zaczynając od kabla, kabel mamy naprawdę świetny. Oplot, który tutaj widzę, jest chyba najlepszy, jaki widziałem w myszkach dla graczy, ponieważ ten kabel widać, że jest bardzo, bardzo solidnie zabezpieczony. Ten oplot jest silny, jest gruby, wytrzymały. Natomiast zobaczcie sam kabel, jak go można bez problemu zwijać. Po prostu jakby to był zwykły sznurek, jakby w środku nie było żadnego przewodu. To jest bardzo duża zaleta, że nie ma żadnego problemu z uporządkowaniem tego kabla, a dodatkowo nadmiar możemy sobie spiąć taką opaseczką z rzepem. Kontynuując, jak widzicie, kabel wychodzi tak ze środka myszki. Jest tutaj naprawdę mocno, solidnie zakotwiczony. Na pewno nam się to nie złamie, nie przerwie, nie urwie. To jest pewniak. Kolejna rzecz. Mała ilość błyszczących plastików, co mnie bardzo ucieszyło. Ta myszka się praktycznie nie brudzi, nie wyciera. Plastiki mamy tylko tutaj, takie pojedyncze elementy. Troszeczkę te przyciski oraz trochę dół myszki, którego już tak praktycznie nie widać za bardzo. Przyciski główne mamy pokryte przyjemnym w dotyku materiałem, tworzywem, natomiast tutaj już zaczynają się elementy gumowane. Ta część jest lekko antypoślizgowa, dzięki czemu dłoń leży pewnie od góry, natomiast boczny chwyt zapewniają te gumowane powierzchnie. Widzicie, że są pokryte wzorkami, stawiają naprawdę bardzo duży opór, dłoń świetnie się trzyma. Z drugiej strony mamy coś podobnego i mamy też bardzo fajną podpórkę na kciuk. W praktyce wygląda to tak, że dłoń leży na tej myszce po prostu świetnie. Myszka jest naprawdę wysoka, ma bardzo fajny kształt. Jest to co prawda najdłuższa myszka, z jaką się spotkałem, ale nadaje się świetnie dla graczy o dużych dłoniach. Co do wagi myszki, to bez obciążeń wnosi ona 129 gram. Natomiast możemy ją sobie dociążyć do 148. Zobaczcie, tutaj mamy taką klapkę, ta końcówka podpórki pod kciuk. Wystarczy ją nadusić. To jest na magnes, jak widzicie. I jeśli to sobie zdejmiemy, to mamy tutaj miejsca na ciężarki. W zestawie dostajemy 5 ciężarków. Każdy z nich ma wagę 3,6 g. Możemy włożyć albo 4 ciężarki, albo rozlokować ciężar tak, jak lubimy. Czyli dociążyć na przykład tylko przód myszki odrobinkę, dociążyć tylko środek lub dociążyć sam tył. Przy okazji, jak już jesteśmy przy spodzie myszki, widzicie sensor Delta Zero oraz ślizgacze. Jest ich kilka. Tutaj mamy naprawdę duży ślizgacz, tak samo na dole mamy dość duży, pomocniczy po boku, taki malutki ślizgacz tutaj i jeszcze dwa mini ślizgacze wokół sensora. Czyli w sumie, jakby policzyć, mamy ich 6. Wszystkie są bardzo wysokiej jakości. Według specyfikacji powinny wytrzymać 250 km ślizgu, co przekłada się na długie miesiące, a może nawet lata grania. Zanim te ślizgacze przestaną nadawać się do użytku, po prostu się zetrą. Jak też widzicie, dół myszki fajnie jest wykonany. Ta klapka jest bardzo ładnie zrobiona. Trzyma tylko na magnes, więc nie ma problemu, żeby to otworzyć. Nie trzeba nic podważać, odkręcać i tak dalej. Dostęp jest bardzo prosty. Podczas testów Sniper Elite V2 myszka pokazała prawdziwą klasę. Oprogramowanie myszki to prawdziwe mistrzostwo świata, zresztą jak we wszystkich myszkach Logitecha. Funkcje możemy nadać wszystkim 11 przyciskom. Dzięki opcji przesunięcia G możemy także zapisać dwa zestawy komend
pod jeden profil myszki. Wtedy jeden przycisk służy do przełączenia się pomiędzy tymi zestawami. Rewelacyjny jest także przycisk pod kciukiem, gdzie możemy obniżyć jednym kliknięciem DPI do minimalnego. Przydaje się to na przykład w grach snajperskich. Jeśli chodzi o wartości DPI, możemy ustawić sobie od 1 do 5 skoków. Maksymalna wartość to aż 12000 DPI. Natomiast maksymalna częstotliwość próbkowania wynosi 1000 Hz, czyli myszka reaguje z minimalnym opóźnieniem wynoszącym 1 milisekundę. Kolejna opcja jest nowością. Jest niezwykle ciekawa. Pozwala na dopasowanie sensora do konkretnej powierzchni. Do tego, czy mamy podkładkę miękką, czy twardą, aluminiową, czy po prostu gramy na blacie stołu. Sensor przeskanuje powierzchnię i dopasuje się do niej tak, aby działać jak najbardziej efektywnie. Z poziomu oprogramowania możemy także sprawdzić firmware myszki i zaktualizować go, jeśli jest nowsza wersja. Wszystkie testy syntetyczne myszka przeszła bardzo, bardzo dobrze. Częstotliwość próbkowania faktycznie pokrywa się z tym, co podaje producent. Natomiast jeśli chodzi o precyzję sensora, to jest najwyższa półka. Śmiało może konkurować z Avago 9800. I moi drodzy, podsumowując, Logitech G502 Proteus Core to naprawdę świetna myszka. Nowy sensor Delta Zero w praktyce sprawdza się świetnie. Jest to bez wątpienia jeden z najprecyzyjniejszych sensorów na świecie. Może śmiało konkurować chociażby z Avago 9800. I pod pewnymi względami zapewne z nim też wygra. Sama myszka wykonana jest świetnie, z najwyższej jakości materiałów. Nie ma się tutaj do niczego przyczepić. Mamy aż 11 klawiszy, świetną rolkę, podświetlane logo, 3 profile, wartość DPI aż do 12000, świetne, rewelacyjne oprogramowanie, gdzie możemy sobie także wyśledzić powierzchnię, skonfigurować tą myszkę pod konkretną podkładkę. Mamy dodatkowe obciążenia. Moi drodzy, w tej cenie 349 zł mogę Wam tą myszkę już bez wątpienia polecić. Będzie to zakup na długie lata. Natomiast jeśli ta myszka stanie poniżej 300 zł, to będzie już produkt super opłacalny w stosunku do tego, co on oferuje. No cóż, moi drodzy, jeśli chodzi o myszki testowane w tym roku, ta myszka bez wątpienia zajmuje jak na razie pierwsze miejsce. Myślę, że jedyną myszką, która tak na dobre może z nią konkurować, to TT Esports by Thermaltake Volos, którą także testowałem na portalu. Natomiast w dziedzinie takich myszek od Logitecha myślę, że w tej chwili jest to naprawdę najlepsza myszka, najbardziej opłacalny zakup. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam także na forum wideotestów oraz do wchodzenia do pełnej recenzji tekstowej. Link do tej recenzji macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!